rzeczywiście tracimy nieraz przed telewizorem, to wyjść i pomóż drugiemu człowiekowi, a jednocześnie dać przykład dzieciom swoim, bo przez naśladowanie. Kto, do kogo, w jakim celu, z jakim efektem. I to pomoże Ci podjąć decyzję. Musisz mieć konkretnego słuchacza, któremu się po prostu to, co chcesz mu powiedzieć, przyda. I teraz pomyśl, do kogo właśnie mogłabyś skierować te słowa.